wszystkim. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, z czym się, że pan Kowalczyk na spotkania ze stroną społeczną. Jest to jego druga wizyta i my nawet nie wiemy, co zaproponował przy pierwszej wizycie, bo my tylko mamy informację, że przyjechał na konsultacje. Często te konsultacje, z tego co wiemy od strony społecznej, polegają na tym, że są pytania do strony społecznej, jakby zbierania do gąbki uwag, no i z tego nic nie wynika. Nie mamy żadnych aktów prawnych, które powinny zostać wprowadzone po podpisaniu porozumienia. Nic opinia publiczna, ani my parlamentarzyści nie wiemy, co się dalej ma dziać. Dzisiaj jest nawet informacja, że kompania węglowa ma przyjmować pracowników. Wcześniej była mowa, że nie będą zatrudniać nowych pracowników miesiąc temu. A więc idziemy od ściany do ściany i właściwie nie wiem, jakie jest stanowisko dzisiaj rządu. Druga rzecz, trzeba powiedzieć tylko tyle, że chociażby w obietnicach, jeśli chodzi o węgiel rosyjski, były deklaracje pana premiera Tuska, były deklaracje pani premier. Nas mocno dociskano, żebyśmy w parlamencie w trybie błyskawicznym, pilnym, w ciągu paru godzin właściwie przyjęli ustawy dwie. Jedna o wprowadzeniu norm i certyfikacji polskiego węgla, który, czy węgla w ogóle, który ma być na polskim rynku, to jest jedno. I drugie, kto ma być tym, kto otrzyma koncesję na prowadzenie działalności czy sprzedaży i importowaniu węgla. Okazuje się, że jedna ustawa wymaga rozporządzenia, chodzi o certyfikowanie normatywności węgla na polskim rynku i nie ma tego rozporządzenia, a więc ustawa jest martwa. Druga ustawa została zablokowana w Senacie i dalej sprawa rosyjskiego węgla jest nierozstrzygnięta. Nasza propozycja, aby to uregulować ustawą o zamówieniach publicznych, została na Komisji Gospodarki niespełna miesiąc temu w pierwszym czytaniu odrzucona, a jest to realizacja deklaracji obecnej pani premier, premiera Donalda Tuska, a więc to są słowa, które po raz kolejny rozmijają się, jeśli chodzi o decyzję, w tym przypadku wprost, jeśli chodzi o sektora węgla kamiennego. Dwie uwagi odnoszące się do pytania tutaj pana redaktora. Pierwsza uwaga, natury nie tylko formalnej, ale dotykająca istoty rzeczy, to już w porozumieniu styczniowym, 17 stycznia, rząd zobowiązał się do przyjęcia przez Radę Ministrów do 31 marca programu reindustrializacji województwa śląskiego, jak rozumiemy, z szeregiem dodatkowych elementów finansowych, które miały wpływać na z jednej strony poprawę kondycji górnictwa, ale również przede wszystkim wpływać na poprawę kondycji w szczególności gmin górniczych. Dzisiaj mamy sytuację taką, w której gminy górnicze po orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego są na razie zobligowane do zwrotu około 300 milionów złotych. W przypadku Jastrzębia jest to kwota powyżej 80, czyli to jest problem, który również na dzień dzisiejszy nie znalazł jakiegokolwiek rozwiązania. I druga uwaga dotyczy sposobu podejmowania decyzji przez rząd pani premier Kopacz, wcześniej przez rząd premiera Tuska, i odwołał się tutaj do przykładu jako poseł ziemi śląskiej, który pamięta również restrukturyzację górnictwa dokonywaną przez rząd Jerzego Buzka. No, wtedy było ministra gospodarki, przedstawicieli władz województwa czy wojewody stać na to, by wszyscy parlamentarzyści województwa śląskiego byli w tych kwestiach albo konsultowani, albo prezentowało im się podstawowy zestaw informacji. Dzisiaj ta sytuacja odbywa się w taki sposób, że zaplecze rządu konsultuje się we własnym gronie i nie uznaje za stosowne dostrzegać jakiegokolwiek przedstawiciela, już nie mówię tutaj opozycji parlamentarnej, ale przypominam, że gminy górnicze i samorządy terytorialne, które bezpośrednio dotyka to porozumienie, dowiedziały się po prostu o wielu kwestiach z telewizji albo z gazu. No to jest tylko taki obrazek, który pokazuje tą różnicę w realnych działaniach. Posłyszałem. Jedno zdanie do tego. Od 8 lat w Sejmie Platforma Obywatelska prowadzi pracę w komisji nad zmianą prawa do górniczego i prawa budowlanego, żeby wreszcie ustalić, co jest budową podziemną opodatkowaną, i od 8 lat tego nie mogą zrobić. Myśmy złożyli propozycję jako Prawo i Sprawiedliwość,
żeby gminy miały większy udział w opłacie eksploatacyjnym. Nie wiem, czy Państwo wiecie, część z tej opłaty, ona idzie na badania w innych sektorach wydobywczych, gaz, inne obszary. I myśmy sugerowali, taka poprawka była w poprzedniej kadencji, niestety nie zdobyła większości, a pozostawienie, to o czym koledzy wspomnieli, w sytuacji nieczytelności w interpretacji przepisów, dzisiaj mamy już stosowne orzeczenie, powoduje, że gminy górnicze mogą mieć komplikacje ze zwrotem środków, co się zaczyna dziać. I my nie jesteśmy zwolennikami, by dociskać sektor węgla kamiennego dodatkowymi opłatami, daninami i podatkiem, ale też uważamy, że gminy górnicze powinny dzięki temu, że mają na swoim terenie kopalnie, móc czerpać z innego źródła dodatkowe środki. I tuśmy uważali, opłata eksploatacyjna jest tym obszarem, gdzie te środki powinny w dużej części, jak nie wszystkie, do gmin górniczych, tam gdzie jest wydobycie, spływać, bo to by rekompensowało tą kwestię budowli wyrobisk górniczych. Czy nie uważają Panowie, że przynajmniej część tych pretensji kierowanych pod adresem prezydenta powinno być kierowanych do rządu czy do parlamentu? Wiadomo, że prezydent w polskim systemie prawnym ma takie, a nie inne uprawnienia, bo może prezydent Państwa zdaniem zbyt mało niezależny wobec parlamentu i wobec Platformy Obywatelskiej. Jak Panowie się do tego ustosunkują? No, ta odpowiedź dotycząca spraw górniczych, za które jest odpowiedzialny PO i PSL, bo również minister Wierociński, to była odpowiedź na pytanie kolegi. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że prezydent Komorowski patronuje temu całemu układowi. Nie ulega wątpliwości, że on wyrażał szczególne zainteresowanie sprawami Śląska, obiecując daleko idącą pomoc. No właśnie stąd się wzięła ta nieszczęsna konferencja prezydenta z prezydentami miast. Dlatego, że on obiecał pomoc, obiecał konkretne rozwiązania. A więc jeśli tą pomoc obiecuje, no to niech ta pomoc przychodzi już teraz, bo po wyborach wszyscy znowu o nas zapomną. Właśnie, jeżeli można, tutaj też mniej więcej w tym temacie, jak pan minister Polaczek mówił, że prezydent nie zaangażował się w próbę rozwiązania tego problemu społeczno-gospodarczego związanego z kondycją górnictwa. Załóżmy hipotetycznie, że problem nie rozwiąże się do wyborów prezydenckich. Jak panowie wyobrażacie sobie udział prezydenta w kolejnej kadencji, ktokolwiek by to był, w rozwiązywaniu takiego problemu? Co prezydent powinien konkretnie zrobić, żeby... No to jest odpowiedź, to na co zwraca uwagę wielokrotnie kandydat Andrzej Duda, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli aktywność w trudnych, w rozwiązywaniu trudnych zagadnień społecznych i wsparcie kancelarii prezydenta w takim dochodzeniu do kompromisu i porozumienia społecznego, no, które też gwarantuje rozwój, bo nie chodzi nam o sytuację taką, w której mamy zwijać Śląsk, likwidować miejsca pracy i uznawać, że te obszary gmin górniczych nie są obszarami problemowymi, bo przypominam, iż wyjątkowość tej sytuacji, w której po 8 latach rządów szef kancelarii prezydenta pyta się premiera, kto odpowiada za restrukturyzację górnictwa, pada w kontekście wielokrotnych wcześniejszych wizyt prezydenta w tym regionie i tych deklaracji wobec samorządów terytorialnych. Nie? Czyli sytuacja taka, w której połowa dzisiaj górników w państwach Unii Europejskiej jest zatrudniona na terenie województwa śląskiego, mówimy o górnictwie węgla kamiennego, no to na tym wyjątkowość polega, żeby do tego podejść odpowiedzialnie. Mamy sytuację taką, w której mamy wielomiliardowe zobowiązania. Kompania węglowa jest na pograniczu upadłości kodeksowej, kodeksu spółek handlowych. Katowicki holding węglowy wchodzi w ten scenariusz dokładnie właśnie w miesiącu kwietniu. I mamy jedynie dzisiaj deklarację wyprowadzenia kilku tysięcy zatrudnionych pracowników kopalń na te tak zwane urlopy górnicze, które tam kosztują około tam 1 200 000 000 zł, w sytuacji takiej, w której ustawa przepychana nocą w ciągu 2 dni w Sejmie poszła
do podpisu prezydenta bez notyfikacji wcześniejszej w Komisji Europejskiej, co do dzisiaj nie jest przecież rozstrzygnięte. Jako opozycja zwracaliśmy tutaj wszyscy, jak siedzimy posłowie Ziemi Śląskiej, na to uwagę, że to się jeszcze może skończyć po prostu dodatkowymi problemami stricte, bym powiedział, budżetowymi dla regionu i dla kraju. Znaczy, przede wszystkim dobrze powiedzieć, jakie poglądy reprezentuje pan Bronisław Komorowski tak faktycznie. My właściwie, jak tak się przyjrzymy, jaki ma pogląd w poszczególnych kwestiach, bo to jest trudno cośkolwiek wyciągnąć. Ja zacytuję tylko panom niektóre sformułowania, które były deklaracjami. Jest potrzeba zmian w systemie emerytalnym, ale my proponujemy zmiany na zasadzie wyboru, że ktoś może dłużej pracować, ale nie musi. 30 czerwca 2010 rok, potrzymamy oblig, który prezydent podpisał, 67 i tak dalej. Dalej, proponujemy współdziałanie w kwestii takich jak zbliżać się do wysokości dopłat, które mają rolnicy francuscy czy niemieccy. Przepraszam bardzo, co prezydent w tej materii zrobił? Deklarował swoje zaangażowanie. Podnoszenie podatków to jest najgorsze rozwiązanie. Kolejna wypowiedź z 2010 roku. A więc w paru kwestiach pan prezydent się zdeklarował, nie dotrzymał słowa, a w innych po prostu przyjmował ustawę Platformy Obywatelskiej. I jedno, co jest ważne, prezydent to jest osoba, która ma największy mandat wyborczy w Polsce, bowiem jest wybrany w wyborach bezpośrednio, to jest najsilniejszy i ma prawo wnoszenia stosownych ustaw i wypowiadania się przez nie, jaką widzi Polskę. Niestety prezydent Komorowski tego nie realizuje i pojawia się pytanie, co chce w tej materii zmienić, jeśli chce być dalej prezydentem, a widać, że chce. Ja